I tak tuleje, wszystkie są na miejscu w korpusie, w bloku silnika. Jest postęp robót. My też robimy, akurat tu jest zamontowana poster, pompa i wymiana jest uszczelnienia, bo mieliśmy na niej przecieki. Tu jest rejon, gdzie jest trochę czyściej, bo już niektóre prace zostały zakończone w tym rejonie. No tutaj będzie burdel do końca, bo tu odbywa się transport wszystkich rzeczy. Tłoki tuleje, głowice, wszystko jest transportowane z góry dźwigiem. No, a potem tą motosuwnicą dwutonową, która prowadzi na silnik, a jest na silnik chain blokiem, na silnik dawany. A widzimy, że już wróciły do nas elementy turbiny. Obudowa jest skręcana. Używa się do tego klucza dynamometrycznego. W instrukcji, manual instrukcji jest opisane, na jaki moment powinna być dokręcona. Jest to bardzo ważne, bo akurat jest to strona ogniowa. No i żadnej puszerki nie może być. A u góry nad turbiną mamy wymianę kompensatora, a raczej bym powiedział uszczelki, którą nam wydmuchało na wydechu z silnika głównego. Aj, kawał rury. No i pojawiał się czad maszynie, wydmuchało nam uszczelkę. O, w tym miejscu, gdzie jest odkręcone, a będzie wymieniona, ponownie będzie dana otulina, izolacja. Sami popatrzcie, jaka ona jest gruba, ale tu są wysokie temperatury. Prace, pomimo że jest sobota, nieprzerwanie trwają. No, stoczniowcy zarabiają nad godziny, a my mamy normalnie płacone. O, dwa tłoki od razu na raz. Korbowód. Pierścienie będą zakładane na dopiero po włożeniu tłoka do tulei. A tu mamy właśnie stopę, stopa zielona, smarowanie, punkty smarne i jest na cztery szpilki na moment dokręcana do łożyska na korbowozie. O, teraz po transporcie pójdzie.